Do prawidłowego zamontowania dwutlenku, zestawu do dwutlenku węgla potrzebujemy butlę, reduktor, wężyk, kolanko, zawór przeciwzwrotny, dyfuzor szklany lub kostka piaskowa i opcjonalnie licznik bąbelków. Przystępujemy do montowania na samym początku reduktora. Tutaj znajduje się uszczelka, która jest wymienna. W pierwszym etapie ręcznie przykręcamy na śrubunku reduktor do butli. Następnie kluczem przytrzymujemy reduktor i kluczem dokręcamy reduktor. Nie na siłę, ponieważ przy bardzo mocnym dokręceniu reduktora możemy zgnieść uszczelkę i zacznie się gaz ulatniać na wysokości śrubunka. I tutaj najważniejszą rzeczą przy montażu reduktora jest to, kiedy jest zawór szary wykręcony, reduktor jest zamknięty. Następnie montujemy wszystkie podzespoły, które są niezbędne do zamontowania w akwarium. Na początku wpinamy na szybko złączu wężyk. Butla przeważnie jest postawiona na samym skraju, w pobliżu akwarium, gdzie możemy dobrze wymierzyć. Następnie obcinamy wężyk i montujemy najpierw zawór przeciwzwrotny. Montujemy licznik bąbelków. Licznik bąbelków przy pomocy przystawki przypinamy całość do akwarium. Teraz wężykiem wprowadzamy gaz do wewnątrz akwarium. Odmierzamy, na jakiej wysokości będzie obcięty wężyk w celu zamontowania szklanego kolanka. Szklane kolanko, które umożliwi nam łagodne wejście wężyka do akwarium. Nie musimy go załamywać na brzegu i tym samym powodować załamanie go, gdzie gaz nie będzie leciał. W kolejnym kroku odmierzamy mniej więcej długość wężyka w celu ustalenia głębokości dyfuzora. Dyfuzor powinien być zamontowany jak najniżej w akwarium. Czyli przykładowo będzie to tutaj około 40 cm. Następnie nasuwamy dyfuzor, przypinamy przystawkę. Proszę ją przypinać tu w momencie, w miejscu, gdzie jest połączony wężyk z rurką szklaną, ponieważ dyfuzor jest mocno trzymany w akwarium. Przypinamy jak najniżej. Kolejnym krokiem jest napełnienie licznika bąbelków, natomiast do tego celu najpierw odkręcamy gaz. Kolejność odkręcania butli jest następująca. W skrócie należy zapamiętać, że zaczynamy od największego zaworu do najmniejszego, czyli najpierw przy zamkniętym reduktorze, czyli w przypadku lewego gwintu musi być pokrętło na wykręcone, otwieramy najpierw butlę. Butlę zawsze otwieramy na maksymalną, do maksymalnego położenia, ponieważ wtedy najlepiej współpracuje butla z reduktorem. Na pierwszym zegarze już mamy pokazane ciśnienie w butli. Następnie średnim pokrętłem zaczynamy otwierać reduktor. Prawy zegar zaczyna nam pokazywać ciśnienie w reduktorze. Ze względu, z punktu widzenia akwarystycznego, ciśnienie na tych obu dwóch zegarach generalnie dla nas nie ma znaczenia. Jest to tylko informacyjna sprawa, czy gaz znajduje się w butli, czy nie. I dopiero na samym końcu małym precyzyjnym zaworem dozujemy dwutlenek węgla do akwarium. Tutaj możemy precyzyjnie nastawić ilość wylatującego dwutlenku. Niemniej jednak w momencie odkręcenia tego zaworku musimy chwilę odczekać, ponieważ czasami, tutaj akurat ten wężyk jest bardzo krótki, ale czasami wężyk ma nawet do 2 metrów.
i musimy poczekać, aż ciśnienie w wężyku po prostu dojdzie do dyfuzora. W tym momencie możemy nalać do licznika bąbelków wody. Najlepiej jest to robić właśnie na otwartym jakby całym systemie, gdzie gaz w tej chwili przepływa do akwarium, ponieważ po nalaniu wody przy wyłączonym reduktorze powyżej tutaj tej pipetki, no woda może spływać tutaj na zawór przeciwzwrotny. Czyli tak, najpierw go musimy ten wężyk zdemontować i przy pomocy jakiejś małej pipetki nalewamy do licznika. Thank you.